Siema, jestem Kajzolek i teraz kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gramy FIFA 21. Lecimy. Włączamy. No dobra. Gramy z Div Nibles. No nie, 5 meczów zostało. To nagrody. Sylwestrowe. Były paczki po raz pierwszy. Pisze. No. Co masz powiedzieć w tym składzie? Ciekawe. Jeszcze zależy jak dobry gra. Bo jak dobrze, to raczej przegrałem, a jak źle. Stadion już w pełnej gotowości oczekuje pierwszego gwizdka. Ale dzisiejsze spotkanie skomentuje dla Państwa doskonale już znany Państwu duet Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę kolejny w tym sezonie mecz w rozgrywkach Division Rivals. Jacku, czeka nas wyśmienity mecz. Po tych drużynach spodziewam się dzisiaj naprawdę dobrego występu. Doskonale znają stawkę tych rozgrywek. Są Maksymeł. Są Maksymeł. Dobrze rozwija się ta akcja. Są Maksymeł. Świetnie interweniował. Neymar. I Halando. Piłkarze Trojans tracą piłkę. Van de Beek. Thomas, kolejny dobry. Czemu ty nie podajesz? Wilfried Zaha. Ale za późno podał Thomas. Trzeba dużo wcześniej podawać. Teraz, czemu... Deli. Aja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 j
Próbować czy nie próbować? Z narożnika, krótko po ziemi. Nie, nie wyszło. Przeciwnik atakuje już na połowie rywala. Genialne podanie. Sino. Wybiega na pozycję. Werner! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu akcji. No niestety. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Łoj, ja kompletnie gdzie nie chciałem podać. Przejdzie pola i grozi to kontrą. Ajajaj. Thiago. Dobrze, Van de Beek. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. To Maxime. Może coś z tego będzie. To Maxime. Może teraz zacentrować. Thomas. Thomas. Deli Ali teraz. Zahaj. Najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Pełne postępowanie. Zresztą uderzenie i obronę. Aby więcej takich udanych interwencji. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją. Zaha! Ale wspaniale. Bądź wam. Nie walczyli rzut rożny. Centruje z roku w pole karne. To musi być gol. Są Maksymie. Ale wyblokowany. Piłka Ali! Ależ blisko było, a jednak nie ma. Ajajaj, ja się złożył do tego goleja, naprawdę niewiele mu zabrakło. Aj, zach, zach. Thiago Silva. Nie ma powiedzieć, że mu ten brakuje, bo ma 99 z myśliwym. Są Maksymę. Teraz są Maksymę. Rzut karny. Karny. Arbiter wskazuje na 11 mecz i jest szansa na wyrównanie. A ja wątpię, że tam wyrównanego. Rzut karny, aczkolwiek moim zdaniem powinna być jeszcze żółta kartka. Na całe szczęście sędzia nie wymierzył w tej sytuacji większej kary. Dobra. Rzucił się. Nic. Jeden. Po meczu zobaczę, ile bramek już ma tego, nie. No, bo sporo pewnie. Teraz to mój przeciwnik ma akcję. W ataku może być niebezpiecznie. Oj, teraz spróbuj to zablokować, ale błąd. Wejmę.
Prawy, tylko panie sędzio, żółta. W moim przekonaniu na kartkę. Sędzia no. pokazał mu żółty karton. I jak najbardziej zasłużenie. Bardi. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przeczuł. Ja bym teraz lekarza, bo mogło być tak, że bram coś tego w sumie nie przyjmie i bym był wkurzony. Wilfried za. Ale że przyjął. Thomas. Ładnie, Thiago Silva. Wrzutka nie dotrze do adresata. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Zaha! Gol! 2-1! Zaha! Prowadzenie i tak potrzebny oddech! Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować! A to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarcony! 2-1 to nie jest duża przewaga! Prawdopodobnie po tym meczu dopiero piłkarza za 15 poziom. Ale nie wiem, czy on był odbiorem, ale spalony na sędzie. Już widać, że gra na ofensywnym, chyba. Albo tak, albo na odpoczątku gra. Są maksymalu. Wchodzi do środka, ajajaj, za późno. No spokojnie, ja wybrałem jedną bramkę. Teraz można wypić strach. No, to będzie. Beckham. Ali. Zaha. Ali. A, spalony. Za wcześnie. Liniowy podniósł chorągiewkę. Na znowu i na pół buta. Dał się oszukać. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Tak jest, rzut karny. Arbiter bez wahania wskazał na jedenastkę, jednak dociwo nie pokazał kartki za faul. Najwyraźniej nie chciał karać zespołu dwukrotnie, uznał, że rzut karny wystarczy. No ależ to strzelił. Strzał, ależ to zepsuł. Za długo wymierzał. Ma możliwość odegrania. Thomas. Beckham. Beckham. 1-3. Chyba jednego. Wynik 3-1 nie daje gwarancji, jak mi się dobrze prowadzi. Przeciwnik na transakcję. Dobrze, strzał. Znakomicie zneutralizował atak przeciwnika. Są maksymalu. Tam był pełny, nie są maksymalu. A i nie dobiegnie. No i strata piłki. Bardi. Kończ to, panie sędzio, no. Koniec Adama. Teore. Dobra, nie go to leż. Uj, ale podanie. Nie ma! Słupek! To był słupek! Piłka wraca do gry! Van de Beek, teraz nie stać. Chciałem mówić, teraz. Tylko nie stać głupio. Ale. Gracze Trojans cisną rywala. Chyba wiecie, jak to jest. Pod 16. Bardi. Dobrze, to by nie. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Diago przyjmuje piłkę po tym podaniu. Ciągle popełnia jakieś błędy i ciągle jakieś obłędy bym je naprawił. No błąd z dół. To musi być. Aj. Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Wynik 3-2. Nie gwarantuje końcowego zwycięstwa. Za to mamy gwarancję mocy do końca. Teraz nie stracić ruchu. Grać powoli piłką. Właśnie o takie rzeczy. Nie chodzić, co się z tym napastnikiem. Ale to miał być do Van de Beeka.
do Van de Beeka, poleciało do Boateng'a. Kolejne celne podanie, są potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Dalej są Maksymy. Podaje. Tomas. Boateng! Oj, oj, oj. Kiedy strzela się na siebie. Chyba się nie zagrało, ale... 3-3. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Sprytnie zbił obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja. Lagi, naprawdę. Bramkarz bez szans. I teraz ja to bramka. Werner. Ja to wiem. Dobrze, mamy nie. Dzisiaj bardzo żywy mecz. Dużo się dzieje. Mamy walkę, mamy strzały, mamy bramki. Remis tylko pokazuje, jak wyrównane jest to spotkanie. Tu się jeszcze dużo może zdarzyć. Zapowiadają się Zaha. Emocje. Zaha. Piękny na bramkę. Zaha. Nie dobieg. Przejął piłkę. Nie wiem. Fantastycznie sobie poradził. Prawdziwa klasa. On jeszcze raz wypuścił, gdy ja już nie klikałem, żeby sobie wypuścił. Niedokładne podanie Thiago. No muszę sobie jeszcze raz wypuścić. Jest okazja do dośrodkowania. Zaha! Dobre czerwone! Ojajajajajaj! Wchodzi Zaha, wchodzi Depay, wchodzi Van de Beek, wchodzi De Jong. Akcja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Deli. Ale wiem tyle. Depay przy piłce to mogę strzelać z każdej odległości. Rywale stosują skuteczny pressing. I czemu to będzie tak wyszło? Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Nie, straszno. Czemu ty się nie chcesz mi przełączyć? Ma czas, żeby to dośrodkować. Cóż, chyba będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym uderzeniu. Pełna zgoda. Nie wiem, czy nieczysto trafił głową w piłkę, czy po prostu mu ten strzał nie wyszedł. De Jong z piłką. Dele Alli przy piłce. Depay. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Depay! Najwyższej klasy parada. Ajajaj. Teraz krótko z różnego do kolegi. Co to było? De Jong. To już do Aliego. Memphis. Może spróbować uderzenia na bramkę. Depay! Depay! On zawsze wykończy. On zawsze. Co za zmiana. No i dzięki temu mają bramkę. No myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie. Co za dramaturgia. Teraz ciężko im będzie odrobić straty. To jest marza Depaya. On chodzi... Roberto Firmino. On chodzi na boisku w 6 bramki. Cisną rywala. Podchodzą pod 16. Jak on wchodząc z ławki, czyli bramki, to będą już jest szukać teraz naprawdę mecz, który nic nie wychodzi. Nic, kompletnie nic. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę. Doskonała skuteczność podań. Dalej. Nikt teraz nie przeszkadza. Centra w pole karne, przepychanki. Oj, oba. O tym strzale raczej to bym było. Nie wolał zapomnieć. Główkował, ale spudłował. Tak, źle. Dobrze się pokazał. Naprawdę? I nie ma bramki. Bramkarz był tam, się powinien. Mogę mnie dołać. Upiekło im się tym razem, ale wciąż nie jest dobrze. Ten doping fanów może ich poniesie i wrócą do gry. No nie, wygrałem. To ktoś teraz wsypia. Myśliłem bramki. To może być wyrównanie. Dobrze, ona. Bramkarz wybronił ten strzał. Ali? Nie muszę wytrzymać. Muszę utrzymać minutę. De Jong z piłką. To
końca nice. Dobry występ drużyny gości. 3-4. Są maksymalne zawodniki meczu. Ale czego my zero bramy w strzeliu? I tak w zawodniku meczu? No, bo punkty do 7 plus 16. Spróbuję wbić tą drugą rangę. Zagram jeszcze jeden mecz później. O! Grałem line. I koło to jest rank. Tejo. I Jonga czy Aido. Tak sobie patrzę na wszystkich te statystyki. No i myślę, że chyba najlepszym wyborem jest Andres Tello. Tejo. Wygramy. Tejo. Andres, Tejo. Noweczkę pójdzie. Oczywiście od razu. Tejo. I mnie tak mniej. No bo to już koniec tego odcinka. Wbijajcie na kanał Szymon Dero, subskrybujcie, lajkujcie. Siema.